Wierzę w to, że już niedługo uda nam się zdusić tą inflację dzięki mądrej polityce i te stopy procentowe będą mogły zostać obniżone. Są na to bardzo poważne nadzieje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku może uda się, że będą obniżki stóp procentowych. Wiem o tym, proszę Państwa, że jest inflacja. Ona jest oczywiście skutkiem różnych czynników. Najłatwiej byłoby z tego miejsca powiedzieć, ona jest wynikiem tego, że na całym świecie wzrosły ceny paliw. Te ceny paliw i energii pociągnęły za sobą ceny w sklepach, no i dlatego mamy wszyscy drogo, dlatego jest inflacja. Proszę Państwa, no ale oczywiście ona jest skutkiem także naszych działań, które tutaj podejmowaliśmy w Polsce. Mówię podejmowaliśmy, bo decydował o nich premier, rząd, parlament, choćby w czasie pandemii koronawirusa, kiedy po prostu rozdawaliśmy pieniądze przedsiębiorcom po to, by mogli utrzymać swoje firmy i miejsca pracy.